Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał, a kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy moje słowa, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, by świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, po raz kolejny w Dziejach Apostolskich słyszymy w czytaniu o tym, jak apostołowie wypełniają nakaz Jezusa, który otrzymali tuż przed Jego niebowstąpieniem. Idźcie i głoście. I potrzeba tych, którzy mają głosić słowo, bo wszystkie ludy mają sławić Boga, jak było w dzisiejszym psalmie. Ale ci, którzy wysyłają Barnabę i Pawła, są już wspólnotą ugruntowaną, wspólnotą, w której jest obecna miłość Boga, miłość człowieka, gdzie tą miłością ludzie żyją i dopiero wtedy jest posłanie uczniów, dopiero wtedy jest, tak jak tutaj prosi Duch Święty, wyznaczenie tych, którzy mają iść. Potem jest post, nałożenie rąk, modlitwa. Trwamy w tygodniu modlitw o powołania, bo ten tydzień jest naszym udziałem. Mało jest tych powołań w obecnym czasie. Może dlatego, że wspólnoty, z których oni mają wyjść, nie do końca, może zbyt mało żyją miłością do Boga, miłością do człowieka, może bardzo mało świadectwa. Sama modlitwa, owszem, ważna, ale tak jak zaznacza Łukasz, apostoł, świadek tamtych wydarzeń, uczestnik ich wręcz, ona była dopiero przy samym końcu. Najpierw wspólnota, która żyje w miłości. Warto się nad tym zastanowić i pomyśleć sobie, jakie jest moje świadectwo mojej miłości Bogu dawanej i miłości do bliźniego. Amen.